Czogiem. Ostatnio przeglądałem swój garaż i znalazłem naprawdę kilka interesujących maszyn, które warto byłoby pokazać, dlatego też dzisiaj przygotowałem dla Was starcie na mapie Urwisko na SU-122-44. Jest to radziecki niszczyciel premium siódmego poziomu, który nie dość, że nie kosztuje aż tak dużo, to naprawdę bardzo przyjemnie zarabia. Zresztą zobaczmy sami, zapraszam do oglądania. Okej, okay, więc co takiego wyróżnia ten pojazd? A no właśnie ta cena, która wynosi 6750 zł, biorąc pod uwagę, że ten pojazd naprawdę bardzo dobrze zarabia, nie jest to dużo, a to wszystko ze sprawą i dobrej armaty, która ma ponad 3000 uszkodzeń na minutę, jakby było mało, damage na strzał to prawie 400, nieco kuleje tutaj. Celność po 0,41 m to faktycznie nie jest najlepiej i też czas celowania prawie 3 sekundy może irytować, ale po założeniu modułów z lepszą załogą jakoś to naprawimy i wtedy da się tym w miarę szybko oddawać kolejne strzały. Także cieszy mobilność i to już teraz widać idziemy prawie 40 na godzinę, a jechaliśmy też część drogi pod górkę. Pojazd nie jest rozpędzony, jakby było mało. Mamy niską sylwetkę, dobry kamuflaż. No, i to wszystko daje nam bardzo pozytywny efekt czyli naprawdę dużą szansę na zadawanie uszkodzeń. I właśnie ta szybkostrzenność armaty zobaczcie, dostał raz, dostał dwa i przejechał na oparach już. Tak, tyle było z Kometa. Więc tutaj widzimy mocne strony tego niszczyciela. Tutaj Crusader nie wiem do końca co on tutaj wyprawia. Chyba nawet nie ma żarówki. No, nie dziwne, bo to czwarty tier. Yy, piąty tier. Ale no, oberwał swoje challenger z pożarkiem. Ten chyba kolega bez gaśnicy i chyba się spali. A nie, został na oparach. Chyba tam 20 parę HP. Także ogólnie, no, suma po prostu bardzo dużo mocnych stron, i to naprawdę. Może cieszyć, jakby było mało, to jeszcze ten pancerz, on może wydawać się niepozorny, bo to nie jest wiele według parametrów, tak jednak to jest duży kąt i naprawdę jeśli trafimy tutaj w jarzmo i w ogóle trafimy w jeden z tych elementów od przodu, jakimś piątym, szóstym term, to najpewniej się odbijemy, bo po prostu będziemy mieli za mało penetracji, więc naprawdę przed piątkami, przed szóstkami ten pancerz... Em, Naprawdę daje radę. Gorzej kiedy już walczymy z czymś co jest na naszym poziomie, no wtedy raczej rykoszetów nie będzie. No i jak widzimy kolega właśnie zabójczy wykorzystuje tą armatę. Stara się zrobić z niej użytek. Jeden problem jest taki, że... Każdy strzał kosztuje. I to nie mało. Ponad 1000 kredytów tyle kosztuje oddanie jednego strzału, tam 1024 chyba srewerek, także... To trochę boli, ale z drugiej strony jakie uszkodzenia nas strzał mamy, tak i to jeszcze jak często. Zwierzę do tego, że po prostu pod koniec bitwy zapłacimy sporo za amunicję, jeśli oddamy wiele trafień. Do, jeśli będą to cenne trafienia, to jeszcze tam paliwo, niewiele to zmienia, ale kiedy będziemy strzelać na ślepo, będziemy puzuwać, no to wtedy będzie już mniej ciekawy ten zarobek będzie ostatecznie nieco mniejszy. Także zwad, no mówię, ta amunicja trochę kosztuje. Także ten czas celowania, celność i również to, że mimo, że to jest siódemka, to niestety walczyć z dziewiątkami. Nie jakie 25, maksymalnie z ósemkami Tutaj wylosuje nas nawet na dziewiątki. Wtedy kuleje nieco penetracja, bo mamy domyślnie na zwykłej amunicji 175. Tutaj jak widać, takie KW-3 bokiem. Jakiś tam, oj, eksperymental. To no wszystko, wiadomo, przebijamy bez problemu, ale to są siódemki. Gorzej jak wylosują nas nieco wyżej. I także jeszcze jedna rzecz, no na pewno istotna opuszczenie armaty zaledwie minus 4 stopnie. Ja tym pojazdem grałem sporo, naprawdę, ja nim grałem sporo, więc pamiętam bardzo dobrze wszystkie starcie na El -Halufie. jaka to była katorga, boże. Oj, wtedy się męczymy jak 150, bo naprawdę nie ma jak się wychylić. Także sam wychyl armaty jest niewielki, i często ten celownik się rozwala jak 150, i wtedy krew nas zalewa. No ale niestety tak czasami musi być. Nie może być z samych OP pojazdów tank. W tym momencie kolega ma już 4 fragi. Kapitan Snake, no na razie czyści, czyści te flanki E25. Hupcio, grubcio... no kolego, powiem ci szczerze. Chyba będzie po tobie. Chyba ci się oberwie. Oj, dokładnie. Piąty zniszczony pojazd w tej bitwie. Zostało już tylko Skoda i Hummer. Oj oj, 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 oj. Niewiele brakowało, a byłaby wywrotka, kurde, i trzeba byłoby zamawiać, kurde, ekipę ratującą nas z tych tarapatów. Ten kolega Westerfau raczej by nam nie pomógł, bo. Był nieco niżej. No i my co? Zostały no, te dwa pojazdy, które tam są. Są na pewno na bazie. No, Kurde, kampią, kampią i wykampiły chyba do końca. Nie wiem tylko, jaki jest sens takiego kampienia. No, ktoś musi to podświetlić. Kolega całkiem sensownie ustawił się na snajpę. Pamiętajmy, że tam jest taki kamień, który zasłania trochę przestrzał. Ale powinni być dostrzeżeni. Zobaczymy zaraz. AMX-M4, jaki ślepy, nie widzi z metrów. Zobaczcie, jak blisko podjechał, dalej nic nie widać. Mogłoby się wydawać, że tam nikogo nie ma, ale tam są tak głębokie krzaki. I jest Hummel, szósty zniszczony pojazd. Oj, ten amx 4 ma naprawdę słabe perki, albo sam jest ślepy, nie pamiętam jaki ma bazowy zasięg widzenia. I jeszcze ta Skoda. No, 389. Oj, eksperymental Sojuszniczy pudłuje. I nic nie widać. Schował się ze skałą. No, mówiłem, że tam jest ska, mówiłem, to jest właśnie to. A teraz już dostaję siódmy zniszczony cel. Naprawdę pozamiatane. Także bardzo, bardzo przyjemne starcie. Kolega ma już dwie. Odznaki biegłości zapewne. Będzie, będzie miał i trzy, jeśli będzie tak dalej grał. Tą skodą, skodą kurna, tym su. Yy, ostatnio dużo reklam o Skodzie słyszałem i. Po prostu, chyba teraz mi się tak się to wszystko w głowie. To wszystko przez radio, trzeba je wyłączyć. Także, to tyle jeśli chodzi o tą potyczkę. Muszę przyznać, że naprawdę ładnie rozegrane, ale też rywale no nie, dali, nie stawiali większego oporu, tak. Grali bardzo, bardzo słabo i przez to takie wynik udało się z łatwością osiągnąć. Nie było wolnej kamery w tej bitwie, no bo mówię, mm, niestety coś nie działa. Ten nowy patch jednak trochę irytuje, ciągle są jakieś takie małe update'y po 10 mega w kliencie i one rujnują mi te mody do oddalania kamery, ciągle muszę się nacharować aby to działało. Także postaram się to naprawić na przyszłość i tyle ode mnie jeśli chodzi o analizę bitwy, czas jeszcze zobaczyć wynik. No, i proszę, mamy dwa medale, duży kaliber i specjalista. Prawie 6200 uszkodzeń, 7 fragów, 2017 bazowego Expad, 9835 na potrójnym z bonusami, z premką i tak dalej. No i zarobek na czysto, uwaga, 84000, siódmym poziomem, bez premki. Naprawdę świetny wynik z premką byłby 138000, więc naprawdę już w ogóle masakra. Także. Jak widać, suma potencjał, trzeba go tylko wykorzystać i też dobrze trafić na fajną mapkę i z nieszkodliwymi rywalami. Szkodniki, kurde. Dobra, tyle ode mnie, dziękuję Wam za uwagę i widzimy się już niedługo. Cześć!